Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Chris, a to jest unboxing. Taki duży unboxing, jak zauważyli. Dawno nie było. A że dostałem właśnie pudełeczka do World War Car, bo miałem elektroniczny zakup. Postanowiłem sobie dokupić boksy. No, lubię mieć. Wiedz, jakie gry mam. Jak tylko popatrzę na pudełka. Także zacznijmy od Battle Chesta. Te odłóżmy sobie na bok. I o kurde, ciężkie. Battle Chest. Mamy podstawkę i The Burning Crusade dodatek. Z tyłu jest taki podniszczony efekt taki. Widzę. Tak skrzyneczka ta by już trochę leżała sobie. Boku rysuneczki. Podpory do tych właśnie portalu. Także otwórzmy sobie. Podstawka w normalnym kartonowym opakowaniu. W tej edycji jest. Ła, to mi wyjechało. Nasza płytka. Zostawmy na bok na razie. The Burning Crusade tak samo w kartonowym opakowanku. O, z narysowanym Owlandem z tyłu. Bardzo fajny. PEGI 12. Wypadnie mi, bo jedną ręką muszę trzymać. Ja, wypadły. O. Teraz odłóżmy na boczek. To jest, dodatkowo dostałem opakowanie z prepaidu przedłużającego. Taki mały. O. Atrapa oczywiście, płyty niby. Dodatkowo zaplaszynowe kelie. A przesuwmy się. A tu jeszcze książeczkę instrukcji do worka podstawki. Bardzo fajny. Może się poczytać. Jest co czytać, że tak powiem. Rysunki, wszystkie, czyli podstawy. Co i jak z rysunkami. O, nawet skróty klawiszowe są takie najważniejsze, które powinniśmy znać, jeżeli ich nie przestawiliśmy. The Burning Crusade to samo. Adwandy, tu kebły, dobra. Tak jest, wymagania, zmianki, co się stało, nowe profesje, wszystko co weszło w ten skład, zostało tu opisane. Naprawdę muszę się z tym przesuwać, bo się nie zmieszczę tam. O, też ciężka encyklopedia. Tak, opis wszystkiego. Co tu nie ma, opis, kategorie, klasy. Questy są, wszystko jest ładnie opisane. Ilustracje kolorowe. O, klawiatura ładnie pokazana. Ze wszystkimi skrótami. Dolmod, pięknie, widzicie, Goblins. Opisane w co dzień mamy. Pierwszy dzień. Bardzo fajnie to jest pokazane. Ja sam z każdą klasą. O. Bardzo fajnie to jest pokazane. I potem pokazane, jakie są może questy zrobić w danej lokacji. A teraz chyba to się mogło trochę pozmieniać w kataklizmie. Nie wiem dokładnie, czy są w tym samym miejscu. I tu różne odpisane itemy. Takie tam, te ustawiacje będzie nieaktualne. A, to opisane klasy. O, klasy. Pokazane, co alianci mieli w podstawce. Tak samo chodziaki. I opisane, historia taka. Cała, bardzo fajna jest. Specjalizacja. Wszystko. Tak samo nie umarli. Gnomy.
Ludzie. I bardzo fajne ilustracje są do tego. O, jaki fajny obraz. Tałem. Wszystko jest takie opisane, żeby wprowadzić dokładnie kogo, każdego w grę. I to samo się tyczy. O kurde. Burning Crusade. Sztywne, mało otwierane. Tak samo wprowadzenie, zmiany jakie doszły, wypisane. Powinny być potem klasy pokazane, wrogie nieopisani. Nie wiem, czy mi się uda na to trafić. Bardzo fajne z takimi ilustracjami przerywane. Już proszę o krainy, opis, mapa, historia. Bardzo fajne jest to pokazane, przyjemne, o instancje. Co ja zaraz pokażę, jak to jest w stanie wyjść. Wargieni. Nie, Wargieni co? Brotherfree. Dwa męże. A tu są Brotherfree. A tu Draenerys. No dobra. I tak oto prezentuje się edycja. Zawartość Battle Chestu jest ogromna. No i spędzimy trochę czasu przy tych aktualnych, jeżeli chcemy. Chociaż niektóre rzeczy na pewno są już nieaktualne po wprowadzeniu zmian, ale przeczytać jakieś informacje, historyki jest bardzo warto. A co, to wpakuję teraz do pudełeczka i przechodzimy do kolejnego dodatku. Zaraz się zobaczymy. As Lords of the Lichkind. Król Lich. W takim standardowym pudełku wizardowskim. Widzę fajny pobłysk. I są, kurde, wyzłobienia. Nie wiem, czy to tak. O, widzicie, jak pada światło. Tak wyzłobiony. Nie jest Lich taki gładki, całe opakowanie w ogóle. Jest tutaj opisane. Ładne rysuneczki. Podniesienie poziomu oczywiście do 80. Nowa klasa Dead Knight. I oczywiście zapakowo otwierać. Bardzo mi się to ała, podoba. Ja. Nord. Right. Nie pamiętam jak ta wyspa się nazywa. Na północy. Sorry. I oczywiście ładnie pokazane stateczki, motocykle. Bardzo fajny. Lichkind tu fajnie wygląda. Nieważne czy się otworzy czy zamknie. Fajne przejście. No dobra. Czyli mamy zewnętrzne opakowanie. Zrobione. Czas na właściwie. I tak było. Tu tak samo wygląda. Dosyć się to jest gładkie. Z tyłu mamy to samo. Czas na środeczek. Lichkind jest na dwóch płytach. Każdy przedstawia inny wizerunek w innej pozycji Lichkinda. Książeczka. Chodź tu. Chodź tu, nie utrudnij się. Książeczka opisana co do jakie tam paści. O co w ogóle chodzi. O, not handy, dobrze. O, Death Knight. Co to jest? No, podniesienie do wyboru, takie krótkie informacje. Nic wielkiego, nie jest kolekcjonerka, to by było coś dużo. Jest trochę mniej rzeczy niż w Battle Chesty. To fakt. Ale zawsze to fajnie wygląda. Battle Chesty za dwa te pudełka. Dobra, to zostaną kakati, sobie przygotuję i obejrzymy kataklizm jeszcze. Tum, tum. Kataklizm, tak jest. Tak było w przypadku Lichkind, o tu lepiej widać. Wyzłobienia Deadwinga. O, zapamiętałem w końcu, jak ten smoczek się nazywa. Tak jest, pokazane, że podniesienie
krótkopisy, Wargen Gobliny nadchodzą, można nimi sterować. Wargę, piękny, gobliny, niedobry, Deathwing, czyli katastrofa, trzęsienia ziemi i wszystko to, co fajnie. Bardzo fajnie tu wygląda Wargen, to jest chyba Rogar. Tutaj mam te. Dobrze. Także trzeba było tu w Lich Kingu. Pudełko tak samo wygląda, w tą i w tą stronę. O, otwieramy. Kataklizm ma jedną płytę. Tak. Tak. Jedną płytę z Deadwingiem, który ma zgarę. Tam to z Biskalecji. A, wychodź, wychodź. Jedną ręką. Aaaa! Kurde, ciężko się otwiera. O, jaka fajna wyszeczka. Karta Clinch i standardowe info. Macie Deadwing, od Destroy. Wiesz. Opierwisz o Worgen. Klątwa. Gobliny. Krótkie informacje. Bardzo fajne rysuneczki. 85 lewa, a jakże. Nowa specjalizacja archeologia. I też takie krótkie notatki, informacje tu mamy. Także prezentuję na razie cała kolekcja. Że fajnie było mieć podstawkę i będę poszedł też w tych wydaniach. Może kiedyś kupię sobie. To ja na razie nie planuję. W takiej, a nie innej. Ła! Podstawie, żeby mieć same takie fajne pudełeczka, to bym się schował. Bo tak widzicie, pojemność jest duża. Także to na razie tyle z unboxingów. Kolejny to będzie też złot Orokław. Tylko że to nasza kolekcjonerka Mist of Pandaria. Także zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.